Dzisiaj montujemy AquaStile. Witam Cię serdecznie. Akurat będzie w miarę prosta sprawa, bo jest dobrze przygotowana instalacja pod to. Była po prostu zrobiona spinka, którą my się wepniemy ze stacją uzdatniania. Tu jest podejście pod kanalizację, więc wszystko jest już gotowe. Jeżeli planujecie budowę domu i nie chcecie od razu montować stacji uzdatniania, a no ze względu na przykład na koszta, no to można tak to przygotować i wtedy faktycznie jest to niedroga aż tak zabawa, jeżeli chodzi o prace montażowe. Połączymy sobie stację na takim wężu stalowym. Fajna sprawa, bo można dociąć do tego, ile się chce. Nic się z tym nie stanie, bo jest to nierdzewka. Więc nie ma ryzyka, że za 10-15 lat guma sparcie i coś się zacznie psuć. Dobra, moi drodzy, więc tak, odkryliśmy metodą prób i błędów, że tu jest dopływ zimnej wody, bo to akurat nie było odpisane. I teraz tak, ważna sprawa. Może nie aż tak ważna, ale fajnie jak to jest. Tutaj nie potrzebujemy mieć żadnego punktu poboru, bo możemy sobie na filtrze i na reduktorze ciśnienia pobrać próbkę wody surowej. No ale tutaj wypadało właśnie dać trójnik z zaworem spustowym, po to, żeby móc pobrać wodę od razu, która wypływa ze stacji. No bo jak nie, no to by trzeba czekać 2 minuty i spuszczać całą wodę z rurek, zanim byśmy mieli już wodę zmiękczoną. No a do ustawiania i do korekty twardości, no przydaje się to, żeby jednak tyle tej wody nie marnować. Więc dla uproszczenia roboty sobie i przyszłym ludziom, którzy tu by cokolwiek robili, punkt poboru i dopiero to będzie szło dalej, że tak powiem, bo tu będzie dopływ wody już zmiękczonej. Dobra, no nam zostaje zapakułować to. Ulubiona robota Krzysia i później pokażemy, jak to dalej wygląda. Czyli przyłączenie hydrauliczne, czyli bypass, no jego nie, z tego co wiem, jego nie można montować, no zresztą się nawet nie da. To chyba jest nawet strzałka narysowana, co nie? No zresztą tutaj są strzałki, więc to trzeba ze sobą spiąć. Ok, zawleczki. Tyle wystarczy i tu gdzieś jest czujnik przepływu. Nie, on jest zawinięty tutaj, o nim nie można zapomnieć, on ląduje tutaj. Bez niego po prostu przestanie działać po jakimś czasie. Ja już od razu zamontowałem tak, wąż do popłuczyn i wąż przelewowy, jakby coś było nie tak z w ogóle systemem, to wtedy jak w tym baniaku by za dużo było wody, to po prostu wyleje się do kanalizacji. To w pewnym momencie przetniemy na pół i wsadzimy do kanalizacji. Dobra, no i teraz możemy z USB-kubańcem podejść na miejsce. To też jest wewnętrzne, to jest gniazdo do zasilacza. Aha. Także ja na sam koniec tak naprawdę. Zakładasz blokadę. Okej. Tak, i potrzebujesz potrzebujesz nypel. Trzeba zrobić płaskie czoło po prostu. I tak do pewnego momentu, bo to też nie można przesadzić. Możesz sobie zobaczyć, jak wygląda czoło. Ma być taki gładki ring. Jest. Do niego przyjdzie uszczelka. Dobra. To jedno mamy z głowy, to trzeba to po prostu to przyłączyć. Od razu Ci mogę dać uszczelki. Czyli my mamy twardość wejściową 15 i tak, bypass będziemy ustawiać zgodnie z instrukcją bypassu. To jest nowa rzecz, bo wcześniej tego nie było. Wcześniej się ustawiało twardość na takiej małej śrubce. I dla 15, pomiędzy 14 a 18 ustawiasz bypass, czyli to pokrętło na 4. I to jest jedna rzecz. I wtedy na wyjściu będziesz mieć od 3 do 5, czyli tyle, ile dla domu powinno być. A w samej stacji jeszcze też trzeba podać, jaka jest twardość wejściowa, żeby stacja wiedziała, jak często ma się regenerować. Bo im bardziej twarda woda, tym częściej ona musi się regenerować. Więc my zawsze mierzymy w stopniach niemieckich, a potrzebujemy podać stacji w miligramach CA, CO2, czyli no, węglanu wapnia. Kurde, już człowiek nie jest tak na bieżąco. Czyli trzeba te 15 pomnożyć przez 17,8. To mamy 267 i tyle trzeba będzie zaprogramować. Dobra, podłączymy sobie stację, w sensie elektrycznie, i będziemy ją ustawiać. In service to jest w pracy, a bypass to jest bypass, czyli z obejściem. Tak, najpierw pokrętło na 4. I tu rozumiem, puszczamy już, tak? Tak, musisz przeciągnąć, no. No, teraz się zalewa złoże jonowymienne.
I druga sprawa, trzeba podłączyć zasilacz, czyli masz pójść po zasilacz i go trzeba podpiąć z tyłu. Na początek godzina. I teraz tak, godzina regeneracji, zobaczmy, która jest druga w nocy, o której raczej już nikt nie będzie, nie będzie nikt o drugiej w nocy nic potrzebować. Dobra. Teraz twardość wody. I my mieliśmy 167. Znaczy 267. Teraz tak, jakby pan gdzieś nam odkręcił kran z zimną wodą i w sumie jakby pan go zostawił otwarty, my sobie będziemy zamykać na głównym zaworze. Ja sobie tylko przejdę przez tryby, żeby był już w normalnej pracy. Okej, okay, dobra, on ci ma pokazywać przepływ i wtedy masz pewność, że pracuje. I my sobie zrobimy jeszcze mały test, mój drogi, bo tu jest właśnie coś takiego jak zabezpieczenie przeciwko zalaniem. Tego nigdy nie miałem czasu sprawdzić. Dobra, 3 minuty to możemy zmarnować wodę. Za 3 minuty powinien nas odciąć. Niestety instrukcja nie jest aż tak jasno wytłumaczona, a tutaj jest właśnie ta opcja przeciwzalaniowa, tylko że nigdy nie miałem okazji sprawdzać, bo są dwie rzeczy, które można zaprogramować. Maksymalny przepływ, czyli teoretycznie urwana rurka, i długość poboru, czyli też urwana rurka, ale za długo po prostu pobiera pan wodę. No zazwyczaj nawet jak jest pralka, czy nie wiem, no chyba że ma pan zraszanie ogrodu, ale ona jest w sumie przed. To wtedy by coś trwało dłużej. Ale tak to rzadko kiedy dłużej niż, nie wiem, powiedzmy godzinę ktoś pobiera wodę. No a jak byłoby zazwyczaj dłużej, to znaczy, że jest po prostu... No gdzieś się zrobił wyciek, w tym sensie, że nie wiem, coś się urwało. Więc wtedy stacja przełącza się i zamyka dopływ wody. I to jest o tyle spoko, że no... Jakby pana nie było, no to wtedy to zaleje, ale nie aż tak bardzo, no bo po tym czasie maksymalnego przepływu odcina. Tylko właśnie przez to, że instrukcja nie jest jakoś super wytłumaczona, to nie jestem pewny, czy one działają niezależnie, te dwa parametry, czy muszą się dwa spełniać naraz, więc sobie teraz to sprawdzimy. Stacja stoi. Sól nasypana. Jedna moja uwaga w sumie dla was, bo niby Wisman tutaj daje nam opcję czegoś takiego jak funkcja przeciwzalaniowa i ona działa, ale trzeba by mieć całkowicie zmiękczoną wodę. To teraz akurat tak sobie sprawdzaliśmy i wychodzi na to, że to działa, tylko że jeżeli jest bypass otwarty, żeby nie mieć 100% zmiękczonej wody, no to przez ten bypass leci woda, nawet jak stacja zamknie dopływ wody, jeżeli był zbyt duży pobór albo za długo był pobór. Więc niestety ta funkcja jest tak trochę ułomna. Poza tym, no, poza tym stacja uzdatniania, jak stacja uzdatniania, albo jak stacja zmiękczania w zasadzie, bo będzie ktoś pewnie się czepiać nazwy, więc to jest stacja zmiękczająca wodę i tylko tyle robi, albo aż tyle. Natomiast obsługa jest prosta. Automatyczna blokada. Zawsze się włącza. Jedyne co tak naprawdę jako klient musisz robić, no to dosypywać sól, raz na rok wzywać serwis, przynajmniej zgodnie z warunkami gwarancji. A my się zajmiemy resztą. Jakbyś chciał skorygować twardość wody wejściowej, no to tutaj. Czas regeneracji ustala się tutaj, standardowo druga w nocy. Aktualny czas. No i tak jak mówię, tutaj są te dwie funkcje pozwalające na zabezpieczenie przed zalaniem, czyli maksymalny przepływ. Jeżeli ten zostanie przekroczony, to stacja zamyka się. I najdłuższy czas przepływu, a tu jest no, najdłuższy czas przepływu, czyli jak tak długo będzie woda pobierana ciągle, no to się zamknie stacja. I najwyższy przepływ, jeżeli to przekroczy, to od razu się zamyka. Natomiast nie zamyka bypassu, bo on jest fizyczny. Więc zawsze trochę tej wody przeleci, więc jest to takie troszeczkę taki dziurawy trochę spadochron moim zdaniem, no ale no cóż, nie można mieć wszystkiego. Więc najlepiej jak coś chce się zabezpieczyć, to niestety po prostu zewnętrzny system przeciwzalaniowy z zaworem dodatkowym, mechanicznym przy głównym zaworze wody. No i tyle w sumie o tej stacji, bo cóż to o stacjach zmiękczania. O stacjach zmiękczania w sumie mówiłem już o funkcjonalności w innym odcinku. A tutaj prezentacja i pokaz montażu AquaSteely. Wszystkiego dobrego, trzymajcie się, cześć. Jakbyście potrzebowali jakichś usług z zakresu serwisu
pomp ciepła, kotłów gazowych, to jeżeli mieszkacie w okolicach 30 minut od Katowic, to chętnie pomogę. A ja tymczasem lecę dalej, bo sezon grzewczy wre, więc cały czas jest co robić.